To wygląda na miniaturową kapliczkę jakiegoś bóstwa. Ciekawe, kto czci taki maleńki posążek. Czego chcesz? Przysłał mnie murarz Harn. Budowniczy od 7 boleści. Uszczelniał mi kominek. Od tamtej pory albo jest tu sino od dymu, albo zimno. Niech zgadnę. Budowa mostu nie idzie. Zgadłaś. Po co mu wiedźmin i wiedźma? Harn ma problem ze skrzatami. Nocą niszczą części mostu, które za dnia naprawia. Skrzaty faktycznie potrafią być złośliwe. Niech się zastanowię. Pewnie próbował odpłacić im pięknym za nadobne i teraz są śmiertelnie obrażone. Jest szansa, żeby ich jakoś pogodzić? Musisz skarb ich odzyskać, widzi mi się. Skarb? W krypcie na polach żyje inne plemię skrzatów. Złych i złośliwych nad wyraz. Owo plemię skradło naszym skrzatom ich największy skarb. Uprzążna kota. Uprzążna kota? Ano tak. Albowiem skrzaty na kotach jeżdżą tak jak ludzie na koniach. Musisz do owej krypty pójść i uprząż przynieść. Potem powiem ci, co robić dalej. Gdzie ją znajdę? Najpewniej trzymają ją w kapliczce jako dar dla bogów. Kapliczka wygląda jak miniaturowa rzeźba świątka, podobna do tych, co je na rozstajach dróg stawiają. Skąd to wszystko wiesz? Mogłabym powiedzieć, że wyczytałam z kurzych flaków, ale prawda jest bardziej banalna. Pewien skrzat zakochał się we mnie na zabój. Spotykam się z nim, a on opowiada mi o wszystkim, co się dzieje w okolicy. Kpisz sobie? Zresztą nieważne, dzięki za pomoc.
Cześć, Geralt. Fajnie jest bawić się na polach. Masz naszyjnik, który ci dałem? Tak, noszę go cały czas. Tak jak Wiedźmin. Nadal męczą cię koszmary? Za dnia już nie, ale w nocy mam dziwne sny. Nie musisz opowiadać, jeśli nie chcesz. Alina, często mi się śni. Jest strasznie gorąco i jakoś tak cicho. Ona tańczy w promieniach słońca, chodzi po polach i czegoś szuka. Mnie też każe szukać, ale ja wiem, że nic nie znajdziemy. Kiedy się budzę, jest mi duszno i źle się czuję. To tylko złe sny, Alwinie. Nie przejmuj się nimi. Zbierałam maliny dla ukochanego. Miałam chustę pełną soczystych, nagrzanych słońcem malin. Nie widziałeś mojej chusty wędrowcze? Skupiłam ją. Wychodzę za mąż już niedługo. Muszę po raz ostatni spotkać się z ukochanym. Będzie smutny, jeśli nie przyniosę mu słodkich malin. Miłość jest cierpieniem, bólem przeszywającym mą duszę niczym włócznia. Gdzie jesteś, mój ukochany? Przyjdź i odpocznij w słońcu. Ach, siostro moja kochana, tyle razy ci mówiłam, płakałam na twoim ramieniu. Dlaczego? Dlaczego? Czuję zimno. Dlaczego jest mi tak zimno? Bo nie żyjesz, Alino. Kłamiesz! Wydrapię ci oczy! Ale...
Słucham. Bywaj. Zabiłaś moją Alinę! To był wypadek! Kłamiesz! Zawsze byłaś o nią zazdrosna! Gin! Ok! Kim jesteś? Jestem duszą przeklętą, skazaną na wieczną tułaczkę. Kto cię przeklął? Ja sama! Zabiłam moją siostrę, piękną Alinę, zabiłam z zazdrości. To ty, Celino? Nie dla mnie miłość, nie dla mnie słońce, tak pali. Powrócę tu nocą, by zaśpiewać pieśń skargi. Thank you.
Słucham? Bywaj. Kogóż to bogowie prowadzą w moje progi? Witaj. Nazywam się Geralt. Widzę, żeś wiedźmin. Nareszcie ktoś w wiosce zainteresował się problemem południc? Mniej więcej. Wiodę tutaj życie pustelnika, więc nie możesz liczyć na luksusy, ale czuj się swobodnie. Mogę zaoferować jedynie wodę, strawę i partyjkę kości. Po sposobie, w jaki się wysławiasz, wnoszę, że odebrałeś dobre wykształcenie. Zgadłeś. Większość życia spędziłem w służbie króla Foltesta jako dyplomata. Czy nie będzie niedyskrecją, jeśli zapytam, co sprawiło, że przeniosłeś się na to od ludzi? Oczywiście, będzie to niedyskrecja. Mogę tylko powiedzieć, że porzuciłem wielkomiejskie życie wezwany przez panią Jeziora i stałem się jej sługą. Nie nudzisz się tutaj? Inteligentny człowiek nie nudzi się nigdy. Poza tym zabrałem na wygnanie moją bibliotekę. Dzięki wiedzy zaczerpniętej z ksiąg zielarskich przyrządzam dla ludzi z odmentów różnorakie mikstury w zamian za jedzenie.
Chętnie skorzystam z twoich usług. Proszę, obejrzyj, co oferuję. W ciągu lat samotności przepisałem niektóre książki już po kilka razy i będę zadowolony, wiedząc, że kopie przydadzą się komuś. Wszystko uschnie, nie ma rady. Z czym do mnie przychodzisz? Masz może jakieś zadanie dla Wiedźmina? To miłe, że pytasz. Tak, jest pewien problem, z którym nie potrafię sobie poradzić. W czym mogę ci pomóc? Niedaleko mojej chaty znajduje się krąg druidzki ze starożytnym posągiem bogini. To przepełnione mocą miejsce przyciąga różne, często niebezpieczne siły. To się zdarza. Od niedawna krąg zaczął być nawiedzany przez dziki gon. Król gonu ma nadzieję, że uda mu się porwać ze sobą dusze wojowników pochowanych w kurhanach przy mojej chacie. Miałem już do czynienia z gonem. Co chcesz, żebym zrobił? Chciałbym, abyś zabił 9 upiorów. To święta druidyczna liczba. Być może pojawienie się Wiedźmina odstraszy stąd króla gonu, przynajmniej na jakiś czas. W nagrodę mogę zaoferować ci księgę o wampirach, jedną z moich chat na własność, lub też wianek z nieśmiertelników. Dobrze, zajmę się tym. Zapamiętaj jedną ważną rzecz. Król gonu jest bardzo potężnym przeciwnikiem. Żaden śmiertelnik nie może się z nim mierzyć. Nawet ty. Jak więc mam z nim walczyć? Przy kurhanach wojowników znajdziesz korzeń mandragory. Ta magiczna roślina będzie trzymać króla gonu na dystans. Musisz tylko rozpalić znicz stojący w kręgu i dodać do niego nieco mandragory. To rzeczywiście powinno pomóc. Z czym do mnie przychodzisz?
Thank you.